Patrzcie. Mega to wygląda, motylki. Możliwe, że będę dzisiaj tutaj spał w tych domkach, co tu widzicie, za całe 11 zł z śniadaniem. Wydaje mi się, że nawet zostanę chyba tutaj dwie noce. Czy ja odpocznę w końcu. Zobaczcie, jeżeli będę miał dobrego internetu, na pewno tam zostanę na 2 dni. Ja wam nie pokazałem swojego pokoju, już trochę się rozwaliłem z klamatami. Ale tak wygląda mój pokojczek za 53 zł ze śniadaniem. Tutaj mamy moskitiera standardowo. Znaczy w sumie nie standardowo, ale bardzo często, w sumie bardzo dobrze, bo mnie komary strasznie ciepają. A tu są takie małe mędy wielkości muszki owocówki. Troszeczkę, no powiedzmy, że wielkości dwóch muszek owocówek. Prawie ich nie widać. Mamy klima. I tutaj tak się prezentuje kibeleczek, prysznic, zlew. Teraz właśnie pranie sobie robię. Fajnie, bo jest wrzątek, a jutro pokażę wam, co się znajduje za tymi drzwiami. To jest najważniejszy aspekt tego pokoju. Nie jest to, co zwałem, bo tam pokazywałem taki w sumie jeden pokój, znaczy pokój, bungalowy takie, które fajnie wyglądały za wodą. No to one nie są. Ponieważ tam miało kosztować to 11 zł. Z śniadaniem, a co do czego doszło, tylko że nie zabukowałem tego, choć w sumie mogłem, to by się zdziwiła kobieta, zajechałem, a ona do mnie chciała 450 tysięcy rupii, czyli 80 parę złotych i to tak trochę tłumacz. Tutaj w sumie też zapłaciłem dużo, bo 53, no ale 53 to jest nie 85 czy tam 3 załóżmy, więc zawsze te 3 dyszki w kieszeni na kolejny nocleg. Albo na śniadanie, albo na co, znaczy nie, co mam śniadanie, co ja już głupoty gadam, na obiad, albo na kolejny nocleg. Moje romantyczne łoże i suszące się gacie, skarpety i koszulki. Nie wiem, czy ta klima coś im to da przez noc, no, ale przynajmniej pizga troszkę wiatrem, więc jest szansa, że to obschnie do rana. Ogólnie patrzcie, gdzie te bąbelki, tu słabo widać, tu na tatuażu też w sumie nie widać, tu cały paluch mam w bąblach. Mam już to od kilku dni, ponieważ znowu mnie komary pogryzły kilka dni temu. Te małe łajzy, podobnie jak w Indiach, one są małe, ale te bąble, nie wiem, jestem bardziej na nie uczulony. Ja ogólnie chyba jestem uczulony na ugryzienia komara, bo zazwyczaj mam przez około tydzień bąble i to na drugi dzień albo trzeci wyskakują mi dopiero i strasznie swędzą przez kilka dni. Ale te w Indiach są tak irytujące, tak bolesne, tak swędzące i tak... No i sobie pojechałem właśnie, chciałem odpalić motor i oczywiście z rana kolejny problem. Nie odpalił, na szczęście tutaj akurat pan się ze mną przeszedł. To mechaniko. Drugiego, bo pierwszego nie było, tego co wczoraj byłem. No i mówi w sumie on to co zrozumiałem, to powiedział niby, że
ten model akurat, który kupiłem, to jest chyba taki problematyczny i często ma problem z odpalaniem właśnie, że problem z silnikiem jest. Tu chodzi głównie o temperaturę, czyli troszeczkę się obawiam, bo teraz jak ja planuję jechać tutaj na północ, to będzie po 10-12 stopni za powiedzmy te 2-3 tygodnie, więc będę miał codziennie problemy z odpalaniem. Czyli to jest coś z alternatorem albo silnikiem, nie wiem, się nie znam na tym. No, czyli kolejny hajs, kolejny dzień zwłoki. Dobrze, akurat sobie wziąłem dodatkowy dzień tutaj. Tylko tyle, że rozbiło mi to dzień, bo plany miałem sobie tu na spokojnie pozwiedzać okolice i zabukowałem kolejny pokój w innym miejscu, 80 km prawie stąd. A tu dupa. Muszę zostać tutaj, ale trudno, to tylko pieniądze. Aby gorszej biedy nie było, tak jak wczoraj w tym wypadku. W ogóle to też, a propos tego wypadku, niby nic się nie stało, ale to możliwe, że jestem po prostu pobijany, bo noga mnie boli. Miałem problem, żeby usiąść na tej nodze, albo stanąć, albo w ogóle się obkręcić, albo cokolwiek zrobić. Więc jakiś problem na pewno jest, na pewno się obiła. Tak samo ręka, bo ciężko mi było spać na lewej stronie. Ale ważne, że żyję. I w sumie to jest najważniejsze. Tylko kurde, tamte typki, ja jestem kurde może też łatwowierny, bo człowiek stara się ufać ludziom, tym bardziej byłem z nimi na piwie. Pytałem się kilka razy, czy na pewno nie było żadnych problemów, czy było wszystko ok, bo nie byłoby z tym problemu. Ja bym sobie to w mieście po prostu poszedł, zreperował, tam przynajmniej po angielsku na pewno mówili, bo tam jest dużo turystów, a nie teraz kurczę, kiedy jest 100 km od wioski do wioski, czy powiedzmy tam 60. Są cholernie strome góry, zbocza, skręty, wszystko. Te wioseczki są poukrywane gdzieś nie wiadomo gdzie. I teraz kurde mam ten problem. Tym bardziej, że tutaj nie mówię po angielsku. Akurat mój właściciel tego miejsca, w którym mieszkam, mówi po angielsku troszeczkę, ale to chociaż tyle. To poprosiłem go, się zapytałem, czy by ze mną nie poszedł do mechanika. Na szczęście nie zrobił problemu. No i mam wrócić tam za chyba 3 godziny. Muszę zobaczyć, która właśnie jest teraz godzina, żeby się upewnić, ile mam czasu. No ale dobra, sobie przynajmniej posiedzę, pomutuję, porobię to, co miałem zrobić wcześniej, na co nie miałem czasu i sobie odkładam na wieczór. Zrobię to po prostu teraz, kiedy jest gorąco, w klimie. A tak bym sobie był tam. Trudno. Bye bye, widoczku. Patrzcie, gdzie trafiłem, na punkt widokowy. Udało mi się naprawić motor. Tamtędy jechałem, musiałem tam zjechać w dół, i gdzieś tam ja teraz nocuję, czy tam, w sumie nie, ciężko mi stwierdzić. Dobra, tak, no, czyli gdzieś tam ja nocuję, bo to mniej więcej tak wychodzi, że gdzieś z tamtej strony przyjechałem, bo taki okrąg duży zrobiłem. No i sytuacja jest taka, że motor chyba naprawiłem, później pokażę wam co i jak. Może będziecie mieli też na przyszłość, wiedzieli, bo ja się zastanawiałem, tam była też taka jedna bajka, do której sobie klikałem i się zastanawiałem, do czego ona może służyć, bo nie miałem zielonego pojęcia, a nie pomyślałem, żeby sprawdzić w internecie, no i się okazało, że to jest przydatna bajka, która może mi się przydać, ale to później jak zjadę na dół, to pokażę co i jak i opowiem. A teraz będę latał dronem tutaj, zobaczyć te piękne widoki. Wiecie co, chciałem sobie tam spacerek zrobić taki, taki wzdłuż, ale jednak troszeczkę się zdygałem, bo za duży tu ruch jest, jak widzieliście, i tu dodatkowo ja się wzdrygam. Myślałem, że tu będzie troszeczkę mniej, gdyby to cały był beton, był tak jak tutaj, to luz, ale to tak, no nie. Za mocny mój ten lęk wysokości jest, nie dam rady, ale chciałem. Fajny widok. Sobie myślałem, że sobie właśnie tak nakręcę. Sobie tup, jak idę i taki cień by padł, zajebiście to by wyglądało. A odnośnie mojego motocykla, więc tu jest taka ciekawa wajka. Drowadzec powiedział mi, że jak będzie zimno, to robić do góry. Jak będzie ciepło, robić się do dołu. Nie wiedziałem o tym, nie robiłem tego, nie praktykowałem. I tak jak wspominał też, że ten model... nie wiem, co to jest w ogóle za model. Hayate. To jest Suzuki Hayate 125, że jest ogólnie wadliwy, że tam ta elektryka niby często siada.
No cóż, nic na to nie poradzę. Zgarnął ode mnie za wymianę oleju i za... oj, za wymianę oleju plus te naprawy 200 tysięcy dongów. O, czekajcie. Kurde. Córek las mi za ucho. Tak, 200 tysięcy dongów. Czyli jakieś 35-40 zł. Coś koło tego. Więc to i tak jest nieduże, jak naprawę. W Polsce bym za to 2-3 razy tyle zapłacił, co najmniej. Więc pewnie tyle bym za samą wymianę oleju mógł zapłacić. Jak nie więcej. Więc i tak git. Co więcej miałem powiedzieć? A, jeszcze miałem ciekawostkę odnośnie tych domków na drzewie, ale to powiem chyba jak już zjadę na dół, gdzieś będę bliżej nich, żeby pokazać i na bieżąco opowiedzieć, chyba że zapomnę, to nie powiem. Bo taką ciekawostkę fajną mi sprzedał koleś, z którym właśnie szedłem do mechanika. Zamówiłem właśnie sałatkę z kwiatu banana, kawę ice. Będziemy testować, próbować. Czy będzie dobre. Też nie wygląda to tak jak z tego z internetu. Miałem jeszcze zamówić sobie robaki, ale niestety nie było już. Chyba stare menu. O, trochę ostre. Thank you. Very good. Yes, very good. Zdjęcie na Instagrama. A to co przyszło, to jest sok z smoczego owocu. Dobre. Hello, photo. With me? Okay. No. Me, you? Wait a moment. Okay, perfect. Thank you. Pani myśli pewnie, że jestem jako ze mną osobą, ponieważ nagrywam sobie jak się żyję. To się zdziwi, ale zdjęcie ze mną zrobiła. Ciekawe, nie jadłem się czegoś takiego. Takie słodkie, trochę ostrawe. To kosztuje 30 tysięcy, a to 50 tysięcy. Czyli to kosztuje z piątaka, No i to tam, nie wiem, 7-8. Więc bardzo dobra cena. A tej sałaty, z czego co widzę, to
są rzeszki ziemne. Reszta to nie mam żadnego pojęcia, jeszcze marchewkę widzę. Dobra. Tak jak widzieliście kiedyś pewnie na Bali, albo gdzieś są fajne takie instagramowe miejsca, to tutaj jest jedno z takich właśnie miejsc. Zresztą dużo tutaj, jak ja się kręciłem w koło, to jest bardzo dużo tutaj takich miejsc tego typu. I fajnie to wygląda, pięknie na zdjęcie, bo tutaj wszystko w tle to wygląda przepięknie. Ale te miejsce to jest po prostu tak w koło, jeżeli chodzi o otoczkę, to nic specjalnego nie ma tak naprawdę. To jest tyle, tak jak ja teraz jechałem na ten punkt widokowy, albo właśnie przy chałupach tych, to fajne są widoki. Ale tak, nie wiem, zależy jak na to patrzeć. Na pewno nie każdemu to by się spodobało, to co w koło wygląda, bo to wygląda pierdząco słodko na zdjęciach instagramowych takich miejsc jak to, ale w rzeczywistości to się okazuje, to jest takie zwyczajne po prostu, zwykła wiocha. To jest miejsce, w którym śpię. Więc jeżeli chodzi o nagrywanie jedzenia, chciałem nagrać filmik, jak sobie degustuję te danie i powiedzmy skomentować to. Ale cholernie znowu się zestresowałem. Może tego nie było widać, ale zestresowałem się, ponieważ jak zamówiłem, byłem jedyną osobą, która tam była w tej restauracji, która miała wysokie noty tak naprawdę i bardzo dużo komentarzy. Ale wydaje mi się po prostu, że jeszcze jest nie godzina na obiad, bo dopiero oni zaczynają żyć raczej na wieczór, ponieważ dopiero zaczyna się chłodniej robić na podwórku. I zresztą widziałem to po stoiskach w miasteczku, jak przyjeżdżałem teraz z tego punktu widokowego, że wszystko zaczęło się rozstawiać. I widziałem też znowu psa, tylko że teraz był obrany tak jakby do kości, bo sam był ogon i kręgosłup. Nagram na pewno to z czasem, jeszcze przy okazji nie będę się zrywał z tak naprawdę, bo myślałem, żeby wrócić się znowu, ale jeszcze, ja dopiero zaczynam przygodę, dopiero jestem tu 4 czy 5 dni. Jeszcze będę miał na pewno okazję, żeby nagrać tego psiaka albo zdjęcie zrobić, bo to na pewno obrzydliwe będzie, bardzo obrzydliwie wyglądało, ale też ciekawe zarazem, bo mnie to fascynuje cały czas, jak widać zresztą, słychać, jestem zafiksowany na tym. I tak, chciałem zrecenzować, ale nie dałem rady, bo obsiedli mnie wszyscy w koło. Tak jak słyszeliście, pani nawet jedna poprosiła mnie o zdjęcie, żeby mi zrobić. Może przez to, że nagrywałem, myślała, że jestem, nie wiem, influencerem jakimś, ale nie jestem. Chyba, że robiła dla wszystkich gości, chociaż ja nie widziałem, żeby tam więcej zdjęć były jakieś z ich strony wstawianych. Co więcej, ogólnie ten sok z smoczego owoca był przepyszny, to było tak dobre, że nawet jutro może, jeżeli będę jechał jeszcze na miasto, to sobie przeskoczę, co zamówię, bo ogólnie wszystko kosztowało mnie 110 tysięcy, więc to nie jest dużo, bo tutaj tak naprawdę za wczoraj kolację, chociaż dobra, tutaj była większa porcja, bo tu róży było dużo więcej. Nie, ale tam było dużo więcej warzyw. Kurczę, ciężko jest zweryfikować. Tak czy siak było dobre. Na pewno polecam. Trzy siostry się nazywało to, a miejscowość to sobie zapiszę później, bo standardowo nie pamiętam. Te nazwy są takie dziwne. Tym bardziej, że tu jest wioska obok wioski. No nie pamiętam. Wybaczcie. Ale moja pamięć jest gówniana, jeżeli chodzi o nazwy. I to bardzo gówniana, jak widać. To nie jest zresztą już pierwszy raz. No, chciałem jeszcze dronem polatać tam z punktu widokowego, ale mocno wiało. Zrobiłem jakieś tam shoty, ujęcia, ale delikatne, bo się nie dało za bardzo fruwać tam. Co więcej. Skuter. Aha! Miałem powiedzieć jeszcze o tych bungalowach, tych domkach na słupach, bo one wyglądają fajnie. Ja myślałem, że to może jest sprzeciw, nie wiem, deszczu. To czy coś, a tak naprawdę jak dzisiaj jechałem właśnie do mechanika, pogadałem chwilę z kolesiem, właścicielem tutaj, który mi pomógł, to powiedział, że kiedyś ogólnie tutaj w okolicy, tak jak tutaj widzieliście, jest mega górzyście, w tych lasach wszędzie, było od groma tygrysów i tak naprawdę ludzie budowali te domy wyżej po to, żeby czuć się bezpieczniej. I między innymi głównie to po to służy, bo on sam powiedział, że jego kolegi, tata został zagryziony przez tygrysa. Teraz ponoć już nie ma tylu tygrysów, ponieważ jest bardzo dużo, chciałem powiedzieć, wyławiaczy. No wyławiaczy, myśliwych takich, którzy po prostu wybili tę zwierzynę.
I teraz bardziej, jak on to wspomina, więcej tak naprawdę to jest węży i małp, a jeżeli chodzi o tygrysa, to jest bardzo rzadkie. Tak czy siak, to takie, jak on mi o tym powiedział, to trochę takie stresujące się zrobiło, bo jednak jak się samemu chodzi, to kto tam wie, niby nie powinno, ale... No i to taka ciekawostka odnośnie tych słupów, bo ja cały czas myślałem, że to jest jakoś przeciw, nie wiem, błotu, tak, przeciwpowodziowo jakoś zabezpieczenie, albo od przymarzania może, chociaż tutaj nie ma mrozów, tak, bo tutaj zima będzie 10 stopni może maksymalnie, nie mam pojęcia, co ja to sobie myślałem. Tak czy siak, to jest ochrona przed tygrysami. Dobra. Nara. Dzisiaj byłem w sklepie i kupiłem kilka rzeczy. Niedużo. Tylko trzy. Na kolację, powiedzmy, że sama chemia. Znalazłem jakieś dziwniejszych rzeczy, których nie widziałem. Za 6 ziko w sumie chyba to 6 czy 7 w sumie wyszło wszystko. Zaraz sprawdzę, co to jest. To jest właśnie taki... Coś wyglądającego jak na nasza samolówka troszeczkę, bo też jest tak zaokrąglone. To kiedyś widziałem w internecie te misie koale. Tylko nie pamiętam właśnie, który był najlepszy smak, bo widziałem, były cztery różne smaki. I wziąłem pudełko, które mi się najbardziej podobało w sumie, bo to był jakiś bitter czekolad. A tam były chyba jeszcze matcha, mleczne i coś jeszcze. No i lejsiki o smaku nori. Zaraz otwieramy jedną z tych trzech rzeczy. Dobra, nie jest to łatwo sprawdzić w internecie, co to jest. Myślałem, że przed albo użyję translatora, albo wpiszę to, ale to nie do końca działa. To sobie może zostawię na jutro. Zacznę chyba od tych misi. Dobra, jedziemy z koksem. Okej. Okay. Dobra. Ale ładnie pachnie czekoladą. Okej, to po prostu przypomina tych misiów. A dobra, jednak przypomina. Bo ja sobie cały czas patrzyłem na tego koale. Nie zwróciłem uwagi, że tutaj są takie dziwne, brzydkie koalki. To rzeczywiście, to tak wygląda identycznie. Testujemy. Bon appetit. To jest chyba gorzka czekolada. I ogólnie one są trochę puściutkie w środku. Ta skorupka. Kurde, ciężko mi to jest opisać, do czego to jest podobne. No to nie smakuje jak chrupek. Bardziej taki krakersik, tylko nie słony, taki trochę bez smaku. I jak widać tutaj, on jest bardzo pusty w środku. Powietrza trochę. I bardzo trochę tej czekolady jest. Malutko. I ona ma taki posmak gorzkawy. Ale... Spoko. Smakuje mi to. Jak taka przekąseczka, to jest bardzo dobra. Nie wiem, czy to do mleka by było też spoko. Ale porównując do naszych słodyczy, u nas słodkie rzeczy są bardzo słodkie. A to jest właśnie takie bardziej pod koszku czekoladę. Niby czuję, że to jest słodycz. Cała paczucha jest w szamie. Zostało mi chyba z 5 misi. To co widzieliście praktycznie w tej paczuchce było. No i tu z 5 misi jeszcze zostało. To biorę się może teraz za... Skończę, znaczy do paczki oczywiście. Biorę się za lejsiki. Zaśmierdziała, jak to tworzyłem.
taką kapustą kiszoną. Może powinienem tak naprawdę zacząć od tych chipsów zamiast od słodkiego. Dobre. Smakują jak pseudo krewetki, czyli nasze paluszki krabowe. Bardzo zbliżony posmak ma, tylko że bardziej z przyprawami. A, no tak. Przecież jest napisane norin. Właśnie, a to się nazywa norin. To ma taki sam smak, bardzo dobre. Smakuje mi, przyznam szczerze. Jest ok. Dobra, otwieram to wszystko. Jak na mnie, otwieram z tymi mrówki. Ale, dobra. Spróbujemy od razu. Bo te nori to mi mega smakowało. Bardzo, 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 bardzo. To pachnie maślane. Maślanie bardzo. To w ogóle do cynamonówki nie jest podobne. Dobra. Czeka, u nas są bułeczki mleczne takie. Pakowane chyba po 8 sztuk. Takie malutkie. O kurde. Nie zwróciłem uwagi. Tu jeszcze coś jest. Takiego. Jakaś przyprawa. No to jest coś ciekawego. Zaintrygowało mnie to. Ale zjem wszystko. Miałem nie jeść, miałem to zostawić na jutro. Ale przyznam, że to jest dobre. Słodkawe. Tak jak widać, mięciutkie, fluffy, jak to się mówi. A to jest tam ciekawe. No muszę uważać, bo jem nad łóżkiem. A nie chcę mrówek w nocy. Nie. Ja chyba nie będę tego próbował. Sami popatrzcie na to. To jest chyba piach. Tak przynajmniej wygląda. Nie wiem. Liznę może językiem spróbować, czy na pewno. Ale. Chyba. Lekko to słone. Nie wiem, może to działa na zasadzie takiej czegoś jak do produktu, żeby to, nie wiem, było świeże. Tak jak u nas się wsadza czasami do butów te woreczki takie z tymi kuleczkami, te odświeżacze, to może na tej samej zasadzie działa. Wolę tego nie próbować jednak. Jeszcze się otruję. Jak następnym razem kupię, to po prostu się zapytam kogoś, jak to się je. Czy to coś się dosypuje, czy nie. Ale bułeczka yummy. A co, może kupię jutro jeszcze jedną na drogę. Bo czeka mnie 80 chyba kilometrów stąd. Jazdę na Szklaną. Najdłuższy most. Szklany najdłuższy most. Ogólnie dajemy 3 razy tak. Wszystko mi smakowało. Chipsy były mega dobre. Ta bułeczka jest też przepyszna. Te mi się w sumie też były smaczne. Jako słodycz było ok. Nawet mimo to, że było gorzka czekolada, bardzo mi smakowało. Malutko ich było, co prawda. Ale smaczne. Dobra.